No i teraz przed nami stanowisko Ubisoftu, trailer Heroesów 6, które wyjdą tylko na PC, ale to jest chyba tak znana marka. Przed chwilą była, a teraz mamy Just Dance 2, które już widzieliśmy na wcześniejszej prezentacji, więc myślę, że możemy się kierować w tamtą stronę. Zobaczymy, co jeszcze ma dla nas Ubisoft. Widzimy drivera, tak, nowy driver z panem w śpiączce, który się teleportuje pomiędzy samochodami. Rus, podejdźmy do drivera najpierw. Jak widzicie, jeszcze Michael Jackson The Experience tam gdzieś w tle miga, to na pewno sprawdzi tapczan, ale tak patrząc bezpośrednio, driver, wyścigi, ścigamy się, łapiemy przestępców i co? I wygląda jak tryb multiplayer i nie wygląda na razie super fajnie, więc może sobie to podarujemy i pójdziemy po prostu dalej. Stąd się nie da przejść, więc musimy się cofnąć. Jest Rus, ale Rus jest w wersji na komputery PC, czyli coś, czego ja nie umiem obsługiwać, wiecie, klawiatura, myszka, człowiek się gubi. Ktoś stanął, może zobaczymy coś z rozgrywki. Wygląda jak strategia czasu rzeczywistego, budujemy wojska, one sobie jeżdżą, dzieje się jakaś wojna w tle. Ja szczerze mówiąc chciałbym to zobaczyć na... tutaj taka niespodzianka. Okej, to będzie chyba najgorsza prezentacja ze wszystkich. No i uciekł, ale będziemy go gonić. Yeah. Mamy asasyna. Ale nie chce z nami rozmawiać, ignoruje nas, to jest wręcz bezczelne z jego strony. Ale jak widać, jeśli tapczan zrobi takie fajne ujęcie, na którym będzie coś widać, poza pani tyłkiem, halo, to zobaczycie, że pan ma naprawdę świetnie przygotowany strój z tymi wszystkimi elementami, które również miał Ezio, czyli zdobieniami na pasie, ostrzami wysuwającymi się i innymi tego typu duperelami. Nie wiem, czy jest więcej sens go zagadywać. Może jest... jest wersja Rus na Xboxie i jest też wersja na PlayStation Move, więc zobaczmy, jak to wygląda, kiedy posługujemy się kontrolerem standardowym. Najpierw... Hi, can you tell us something about this game? Okay. Yeah. Yeah, it's a real-time strategy game. Yeah. As you can see, this is this comes out for three consoles, like PlayStation 3 with a Move, which is very new, Xbox 360, and on the PC, personal computer. Some unique features? Unique features, I can show you some. Okay, pan nam teraz pokaże unikalne cechy Rus. Okay. Wait a second. Yeah. Unique features are, for example, the card. Okay. You have to activate it. Come on. This is how you can treat the car, so. Okej, więc jak widać poruszamy się na mapie za pomocą kursora, tak jakby, przy czym on przeskakuje pomiędzy elementami, okej? Okay? So, which is very nice because, so you have a great overview and with a smooth move, you just move in and you're in the battlefield, so... So it's like a general who can see from afar and deploy your troops on the ground. Okej, okay. Pan nam próbował powiedzieć, że to jest taka mapa właśnie w widoku taktycznym, gdzie możemy przeskakiwać z widoku z góry, gdzie możemy zarządzać jednostkami jak generał lub zejść dużo niżej i pojedynczymi wojskami. Something more? Yeah, there's some features that everybody knows from strategy games, like building your camp and everything. Yeah. But this game really focuses and tries to emphasize strategies. Okay. So Rus, for example, the name. In the game, ruses are special abilities that you can use to, to get some advantages. Like you can let your troops move faster. You can hide your troops in the woods so that they gain more hit points. Więc tak naprawdę w Rus mamy jeszcze kilka unikalnych cech, tak zwane Rusy właśnie, czyli te zdolności, które możemy odpalać, żeby ukrywać nasze wojsko, przesuwać je. No generalnie
wygląda to jak strategia i przejdźmy po prostu dalej, bo nie ma to większego sensu. Tutaj kontrola za pomocą PlayStation Move. Pan walczy chyba troszkę ze sterowaniem, ale fajnie się zmienia kolor. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kolor samego dildosa, tak? Z niebieskiego na czerwony, z czerwonego na niebieski. Pewnie jak jesteśmy atakowani, jest czerwony. Okej. Tutaj chyba możemy przeskoczyć na chwileczkę tylko na drugą stronę, ponieważ jest tam Michael Jackson. To jest na zamkniętych chyba pokazach. Możemy zobaczyć, czy będzie się dało wejść. Jeśli nie, no to wrócimy. A Tapczan napisze wam wrażenia na żywo z tym, jak widział się z Michaelem. Okej. Sorry, can we get here? Can we get past here? No filming inside. Oh, okay. Okay, thanks. No pan niestety nam zablokował filmowanie, powiedział, że nie wolno, to jest taki hit, że nie lepiej go nie pokazywać publicznie. No więc idziemy dalej, przejdźmy sobie dalej. O, są pamiątki po Michaelu, zwróćmy uwagę. Off the wall i korona Michaela i jedna z rękawiczek. Rękawiczka Michaela, nie wiem, czy to coś znaczy, ale chyba jest to ważne. Elementy migają, są trailery Michaela. Tutaj chyba byli już Polacy, bo nic nie ma, wszystko wynieśli. No niestety, tak jest. Taki kraj. Zdjęcia. Powiem wam, że stanowisko wygląda całkiem fajnie, aczkolwiek obawiam się, że sama gra nie niesie tej jakości. Więc zwróćmy się już może w stronę pozostałych gier Ubisoftu, bo jeszcze jest ich kilka, a warto by się przejść po nich.